Jednak ktoś się zjawił. Aha, bo to są dwa różne inne. Ja sobie tutaj z TR na CE. TR na CE. Na pewno możemy tak podać. CE jest od stacji Stoni. Oczywiście. 15.04.49 już właściwie ma podany przelot. Teraz tylko będziemy sobie zatwierdzać godzinki. Nie ten dzień, nie ta godzina. No ja wiem, że najlepsza by była sobota albo niedziela o 12.00. To wtedy najwięcej ludzi gra. Oczywiście tych, co nie siedzą sobie z rodzinką i nie jedzą obiadu w tym czasie. Chociaż już teraz o 12.00 się obiadów nie je. Kiedyś to była tradycja, o 12.00 obiad. Witam serdecznie pana Grzybka. Dzisiaj szukałem pana w lesie. Tylko pana nie znalazłem. Ale chociaż wieczorem pan Grzybek przybył. Aktualnie, panie Grzybku, dyżurujemy sobie na stacji, to znaczy łączeniu posterunków LCS Byki. Jest stacja typowo. Odbyt wygląda całkiem ciekawie. Czy ja bym to ogarniał, to nie wiem. Tak właściwie? Szczerze? Tu się coś dzieje? Pociąg jedzie. Sobie. A co jechało? Drogi panie użytkowniku, proszę zwrócić sobie uwagę na rozkład. Tak właściwie jeszcze wszystkie pociągi, które przejeżdżały, dokładnie są tu w rozkładzie, chyba żadnego nie usunęli jeszcze do tej pory. Stacja LCS Byki. Co to się dzieje? To czasami znika, to ja nie wiem. Włączę na inne okno i... Dziesięć na godzinę, no to właśnie aktualnie tyle jest, nawet mniej. Driver 2, tak, dokładnie. 19.049. Jest zielona góra na NE.
Nie tam miało być sznać? Nie straszcie mnie. Wystraszyliście mnie z tym PO. To przecież nie tutaj. No jedziemy, super. Pociąg sobie przejechał. Ja mówię cicho, nie no, praktycznie pod przestery dochodzimy. Nawet dzisiaj miałem przester na plus 0,9 decybela na wyjściu głównym. No, staram się utrzymywać te minus 6, żeby ewentualnie jak coś powiem głośniej, żeby to nie przechodziło. Nie mówię cicho, ja po prostu mówię spokojnie. Ten spokojny człowiek, nie tak jak większość youtuberów, nie? Najmniej tych popularnych. Ale jak to mojego niczu nie kojarzyć? Nie no, mówię, ostatnio jakieś 3 lata temu grałem, wcześniej miałem bana na 1,5 roku. Czyli tak kojarzyć mnie można, nie wiem, sprzed 5 lat? Czy coś takiego, nie? Dziś za tamtych czasów tak częściej streamowałem Strain Drivera. A teraz... Jakoś, no, myślę, że wrócimy do tego. Akurat tych youtuberów osobiście nie kojarzę. Nie o tych mi chodziło. Ale myślę, że... To też mogą być trochę nerwowi. Dużo youtuberów teraz, czy jakiś tam, co to było? Mr. Reginald, czy coś takiego? Ostatnio właśnie, to mi wpadło, nie? To mi wpadło, mówię, kurczę, skąd tyle nerwów w tym człowieku? Nie lepiej żyć sobie w spokoju, się nie denerwować. Aha, no właśnie. Nawet sam nie wiem, kiedy były moje pierwsze odcinki z Train Driver 2. Trzeba było zobaczyć u mnie na kanale gdzieś, kiedy został nagrany pierwszy odcinek. Miałem odświeżyć dzisiaj ostatnie subskrypcje właśnie. Dobrze, tak lepiej. Zdecydowanie. Czyli co, czyli w sumie został nam tylko 356-105. 22-29. 33. Wiecie co, robimy już się tak, nie będziemy tutaj siedzieć do 23 i tak nam wpadł pociąg. Troszkę za późno jednak, dobrze, powróćmy. Trzysta 156-105 na WA na PO.
I w sumie prosto, fajnie. Jasne, udanego szkolnictwa, uczenia się do maturki. A już całe szczęście mam to za sobą. Witajcie zwyki. Super. I ten jedzie na trzy szlak w Zielonej Górze. I teraz tak, robimy tutaj. O, tym razem się udało. Musimy sobie tak to zrobić. A inaczej nam się nie uda podać wyjazdu. Pan się zbierał, by założyć konto, ale szybko się spodobało. No tak, tak jak rano. Co będzie mówić? No jednak. Jako symulator kolei. Myślę, że jest to jeden z lepszych symulatorów, jeśli chodzi o multiplayer, nie? To na pewno. SimRail jest bardziej realistyczny pod tym względem, no że jednak jest stacja po stacji i jest cała linia, nie? Bo tutaj tak właściwie można jechać skądś, przez coś, dokądś, a inny jedzie do tej samej stacji na ten sam szlak, tylko z innej miejscowości. Tak, dokładnie. Każdy chciał szybko szkołę skończyć. Ale myśląc się nie było. Dokładnie, dokładnie, tak. To jest prawda. Jest prawda. Teraz w dorosłym życiu człowiek się bardziej napracuje niż za czasu szkolny. Chociaż tym jest dobrego, że popołudnia mi się nie trzeba uczyć. Ja chociaż miałem o tyle na plus, że mniej więcej wiedziałem, co się dzieje, więc mogłem w miarę się nie uczyć, chociaż na gimnazjum miałem dobre oceny, to w liceum jednak trochę tej nauki trzeba było przeglinać. Bo w gimnazjum to właściwie przychodziłem ze szkoły i nic nie robiłem, nie? A piątka jak była, tak była. I na tym się kończyło. Jednak w liceum trochę trudniej. No ale cóż, no. Taki kierunek sobie wybrałem, no. Na myślenie logiczne. Stacji coraz mniej, pociągów coraz mniej. Leci zachód, wypatrujcie pociągu, zaraz powinien przejeżdżać. My zatwierdzimy, że pan jedzie 9 minut przed czasem. Żaden pociąg niestety nie ma u nas postoju. Ale fajne dzięki. Dlaczego tutaj się bać? To jest naprawdę proste, nie wiadomo co. No i za pociąg sobie przejechał, tak właściwie nic człowiek nie musiał robić.
I co, zaraz sobie przyjedzie następny, przejedzie i ten w kółko. No tu żadne się nie zatrzymują na żadnej stacji. Wszystkie łącze przejeżdżają, nie? I to jeszcze był LCS, jakąś większą stacją. To wtedy rozumiem. My tutaj wszystkie pociągi, tak właściwie ekspresowe, pośpieszne, się nigdzie nie zatrzymują, wszystko przejeżdża. No, przejazd się zamknął. Na słupie możecie, drodzy Państwo, zobaczyć. Już pokazywałem, która to jest część ekranu. Tak mamy ładnie podzielone. Po lewej górnej symulator, po prawej górnej rozkład jazdy z SWDR-em. W prawym dolnym rogu SCS i po lewej stronie, gdzie moja kamerka jest SUP. Myślę, że wszystko widać prawidłowo. Jakoś trzeba było upchnąć te cztery programy na jeden stream. W sumie do Drivera by się przydał trzeci monitor. Nie da się ukryć. Dopiero przyciągnąłem na siódmym poziomie, ale ledwo co osiągnąłem trzeci, bo ja jeszcze zaczynałem, jak nie było tych wymogów trzeciego poziomu na maszyniście, nie? I w końcu miałem siódmy poziom dyżurnego, czy tam ósmy, już wtedy nie pamiętam. I właśnie też pewnego dnia wchodzę po aktualizacji do symulatora i patrzę się, łącze mam zablokowany tryb dyżurnego i takie mam łącze, bana dostałem za coś czy co, mówię, o co chodzi? Tu się okazało, że trzeba bić trzeci poziom jako mechanik, a ja dopiero miałem chyba wtedy drugi, pamiętam, i musiałem wyciągać te kilometry, żeby móc dalej dyżurować. Nie wiem, po co oni to wprowadzili dla ludzi, co już tak właściwie dyżurują. No w końcu, no jak już dyżurowałem, to miałem na ten temat już pojęcie. Szybciej. Nie wiem, czemu musiałem jeździć, żeby osiągnąć dostęp do trybu dyżurnego, nie? Pamiętam jeszcze na Bystrzycy Kłodzkiej były dyżury na jedno torze. Jeszcze wtedy był SWDR, chyba ta trójka, nie? Zastępcza, co trzeba było program pobrać. Coś takiego. To były czasy. To było jeszcze na tym kanale, czy chyba na moim wcześniejszym, nie wiem, nie pamiętam. Bo ten jest od 2016, a tamten był starszy. Gdzie teraz tu pociągi do nas przyjeżdżają? Z Hetmanic, ze Szlachetnia. Na dyżurce zauważyłem, jacy tu nerwowi ludzie są. Tak, są tu bardzo nerwowi ludzie. Bardzo dużo ludzi lubi pisać skargi. Jestem ciekaw, kiedy dostanę swoją kolejną. To znaczy, póki co do aktualnego momentu jeszcze tak, no, za tamtych czasów jeszcze nie dostawałem aż tylu skarg. Jakoś mi się udawało zawsze wybrnąć z sytuacji. Więc nie było źle. Ale ludzie naprawdę tu potrafią robić spięcie. Kiedyś sobie siedziałem w... Jak ta miejscowość jest? Pszczyna? No w każdym razie są takie urządzenia mechaniczne z SCS-em, nie? Że na SCS-ie się obsługuje jeden posterunek, a potem to wjeżdża na mechaniczne, nie? I tam był dosyć duży ruch i się szło polubić, nie? Bo były naraz trzy pociągi w peronach i tak dalej i w końcu wziąłem, przyjąłem jakiś pociąg. Czołowe zderzenie na zajęty tor, nie? Po prostu, no zapomniałem, że na tym torze stoi pociąg, nie? Myślałem, że już pojechał. Od tego momentu jakoś nie dyżuruję na tych mechanicznych. Nie by się wgrzeta i denerwować, skoro można zacząć od nowa, kiedy się chce. Dokładnie.
Byle nie dostać bana, bo jak się dostanie bana, multigranta lepiej nie robić. Tu na tych bykach nawet nikomu się nie chce wejść, nie? Mam cały czas spawny włączone. Wczoraj na przykład byłem na ligocie, już sobie ładnie wychodziłem i wtedy mi ktoś wszedł, a miałem spawny wyłączone, nie? Już od dłuższego czasu. Gdzie tu jest ta logika? Tego nie wiem. Chyba, że następny raz uda się zrobić transmisję właśnie z ligoty grabowskiej, bo była to naprawdę fajna stacja, niby stacja końcowa, ale... Naprawdę, naprawdę ciekawe. Tylko nie wiem, jak rozwiązać problem przekazywania informacji z SPE. Tak, aby dwa pulpity się dało umieścić na ten jeden ekran, który wychodzi na transmisję, bo się wczoraj już naprawdę starałem na wszystkie sposoby, aby to jakoś tutaj upchnąć, ale a to było za małe literki, a to coś nie szło przeczytać, nawet jak ktoś włączył transmisję na tryb pełnoekranowy na komputerze. Osiem tysięcy sześćset przed czasem z Hetmanic na PO. Granicznej stacji unikam, nie ma się co denerwować, dokładnie. Chociaż teraz jest ta zielona góra główna, która też ma mechaniczne jeszcze urządzenia, chociaż teraz niby ją modernizowali, nie? Normalnie, ale tu jeszcze w symulatorze ma urządzenia mechaniczne i się tutaj zastanawiam, żeby nie podyżurować, ale tam są dwie budki, nie? Nie wiem, czy to jakiś multiplayer wtedy. A ile w ogóle osób może być coś w tej zielonej górze? 9, no właśnie. Dobrze, 8677 jedzie na WA. A WA to jest wschód. Fajnie. Tomaszów Mazowiecki, Tomysłów i Grudkowo. Grudkowo to nie wiem nawet co to jest, szczerze przyznam. My się już w takim razie na to niedługo kończę. Tylko nie wiem, na Tomysłowie ciągle ktoś siedzi, bo też próbowałem się mu tam dostać. Tomaszów Mazowiecki to wiem, że chyba kiedyś była prywatna sceneria. Nie wiem, jak jest do tej pory, ale ja w każdym razie nie mam do niej autoryzacji chyba. No chyba, że jest już ogólnodostępna, ale kiedyś nie była. A i miałem na te byci wschód się przełączyć, widzicie? Temu wprowadzimy, że już przez byci zachód przejechał i WA na Wielichowo SJ.
Jelichowo SJ. No cóż. Napiszemy 8677. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, nie? 56 000. Dobrze, napisałem dobrze, no. Mam się co czepiać. W tym reaperze mi się nie chciałem filtru wyłączyć. Nie o to mi chodziło. Filtry są potrzebne. Żeby nie było słychać, jak klawiaturę stukam. Osiem tysięcy 677 musi czekać. Aha, nikt nie jeździ. Tomaszów Mazowiecki. Teraz zobaczymy. Komputer się przeciążył, nie? Internet jeszcze działa, dobrze, ale komputer to już na oparach, na oparach. Czy tyle programów podpalanych? No mężów. Więc jest Ozorków, Ozorków. O, Sulechów jest nawet, a w paczce całościowej, patrzcie. Mieszkam tam kawałek, a mimo to kojarzę miejscowość. To Wola Lisiczki. Ja tu nawet z tego Gutkowa nie widzę, szczerze. Łowno. Jeszcze jest Stowa, Wielichowa, Milówka, Lisków, Linnik, Poreń, Stulechów. Ducha Kozelin, Dąbrówko. Ducha Beskidzka, Maków Podhalański, Zakopianka. Dobrzyca Towarowa. Też nie ma na autoryzację. Prywatne LCS Grodzisław Mazowiecki. Oszków Józefino, Szlaki Zewnętrzne. Autorze. A był upoważniony. Aha, pan też miał tyle lat przerwy. Aha, ja myślałem, że to tylko ja. Dlatego szukam. Wiem, że ja czegoś nie wiem. Dobrze, to nie szukam w takim razie. Jelichowo dalej ma zajęty szlak. No cóż, najwyżej pojedziemy po niewłaściwym z Byki Zachód na Byki Wschód, tym 8600, no. 8600 tylko mi nie gada i to nie na Sandomierz.
przyjechałem. To by ci zachód, nie by ci wschód. Oczywiście zapiszmy sobie z postojem, żeby tutaj ładnie widzieć, nie? Rączeczkę pomarańczową, że jest postój, że nie zapomniał czasem, że stoi. Ja też potrafię. Pociąg stoi, to stoi, nie? O. Widzicie? Znowu na SJ. Okej. Okej. Dobrze. Jedzie. Wyjeżdża. Toczy się. Jak zwał, tak zwał. Wyłączmy sobie już te spawny. Chociaż i tak nikt nie wejdzie, ale bym wolał jednak uniknąć sytuacji z wczoraj. Zapisujemy, że odjechał 44. Z postojem. Teraz jeszcze tylko ten niech przyjedzie na Sandomierz na DW i kończymy. Pan mechanik miły dzisiaj. Dzisiaj sami mili mechanicy się trafiają. Dzisiaj każdy szczęśliwy. Ja nie wiem. 12 dyżurnych, a 9 pociągów. To mnie rozbraja czasami, nie? Witam. Tutaj w bekach ogólnie jest w to okno z pulpitem. Tutaj w tym oknie z pulpitem mamy powyświetlane wszystkie posteruneczki. I sobie możemy wejść na przykład wyświetlić tylko Wyci Zachód i Wyci Wschód. Możemy sobie wyświetlić Wyci Północ, Wyci Południe, Gadów, Stoli. I jeszcze mamy tutaj ikonkę, czy wszystkie urządzenia działają prawidłowo. No jednak te urządzenia na czarnym ekranie wyglądają trochę lepiej niż tak jak u mnie, ale no, na transmisji. Nie, na tym tle też, nie, na tym tle to jeszcze gorzej, lepsze jest to tło, ciemne. Dobrze, ten zaraz z tych byków wschód odjedzie. Zastosujemy aktualny czas. Dobra, tak zróbmy. A jeśli chodzi o Ligotę Grabowską, o której mówiłem, to są dwa okna SPE, tylko jako osobne programy. Stacja Łapiennik też jest fajna. Sandomierz DW. WA.
Nie no, w końcu zrobili prawidłowo SBL-kę, że jak ten pociąg zwolni odstęp, to sobie mogę robić blokadę dalej. No ja nie wierzę, to trzeba było czekać, aż cały pociąg od razu wyjedzie przez całość SBL-ki. Właśnie, widzicie, nie można tworzyć przebiegu, a jak zrobię coś takiego, wtedy zrobimy coś. Coś takiego to się da. SPK jest na łapienniku, ale ja nie widzę najmniejszego problemu z SPK. Dzisiaj sami mieli ludzie. Naprawdę, dzisiaj jeżdżą sami mieli ludzie. Zaraz sobie zobaczymy. Jeszcze na koniec. Driver 2. Driver 2. Maszynista. Postać fikcyjna. Fajnie. Czemu postać fikcyjna? Bo ja nie wiem. I wchodzimy sobie teraz tak w scenerię. Wikipedia scenerię. My sobie tabela ze scenariami. Mamy teraz tabelkę. Czy mi się uda to wrzucić? O. Mamy teraz tabelkę i wchodzimy sobie na łapiennik. Łapiennik od 9 poziomu, 3 sznurki dwutorowe, blokada dwukierunkowa, SPK. Fajnie, żury też kiedyś były fajne. I co piszą o łapienniku? Dwójno, a to wczoraj też się na to patrzyłem. Taka mała ta stacyjka, nie? Taka prosta. No, taka prosta stacyjka. Nie da się ukryć. To ja wczoraj próbowałem swoich sił na stacji, co się nazywa. I co się nazywa? Lota Grabowska. Gdzieś ona to była? Tu jest to. No wczoraj sobie tutaj siedziałem. Też tak na luzie, bardzo fajna. Bardzo fajna stacyjka. Już mi ten schemat. No widzicie? Oj, ta. To trzeba wiedzieć, że tam EU sobie wieszcza. Manewry wykonywać. I pokrywają się tam. Dwa obloty, zaleca się wpuścić pociągi.
Notor 1, 2 oraz 9 się nadużywać. Po wjeździe pociągu na stację pociąg jest spychany na tor 104, 105. Lokomotywa składowa latuje. Włącza się do składu czołem w kierunku szlaku, po czym spycha skład ponownie w peron, gdzie oczekuje resztę postoju handlowego. Właśnie tak to ostatnio zrobiłem, tak? Ja ostatnio zrobiłem numer 3, ale opcja numer 1. No, ogólnie fajna stacyjka, nie? Mi się podobała. Tylko ciężko mówię, jest umieścić. Możesz mi tutaj. To są tylko zrzuty ekranu. Nie ma zrzutu ekranu z tego. No dobrze. No. Wczoraj chciałem na Peugeot usiąść, a zapomniałem, że mam niższy poziom. Takim sposobem nie usiadłem. Też widzę, że ludzie na tych tarkowicach siedzą. Dosyć często. A ja też widzę taka w miarę prosta stacyjka. I mamy to zakopane, nie? Parę końcowej i postojowej. Kończą tutaj wszystkie pociągi regionalne z Krakowa, czy pociągi dalekobieżne. No właśnie. Ej, zakupianka, jako zakupianka jest fajna. Że tutaj też mamy mechaniczne urządzenia, nie? Poziomem 10. Myślę, że tutaj to zupełnie ruchu nie ma, nie? Moim zdaniem, ale mogę się mylić. No dobrze, drodzy Państwo, wszystkie pociągi od nas wyjechały. Ja się zagadałem. Ale trzeba kończyć dzisiejsze live on board i zarazem odcinek. Więc będzie to na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.